Serdecznie pozdrawiam i mam dzisiaj po raz pierwszy przyjemność. A przyjemność dzisiaj będę miała ze specjalistą Feng Shui. I nie tylko. Dla Was dzisiaj Michał Łysek. Witaj Michał. Cześć, cześć Joanna, witajcie drodzy widzowie, drogie widzki. Specjalistą od Feng Shui, tak, lecz z wykształcenia takiego tradycyjnego, zachodniego. Jestem ratownikiem medycznym, fizjoterapeutą. Pracowałem długie lata w zawodzie, natomiast robię teraz antykarierę i częścią tej antykariery jest moja pasja, czyli Feng Shui. Praktycznie to wcielam w życie, w moim życiu osobistym, ale też dla ludzi, którzy chcą i potrzebują. I jeśli mogę, to chciałbym też od razu zaprosić naszych widzów, Państwa, Twoich widzów, widzki, słuchaczy, oglądaczy. Jeśli mogę, Joanna, pozwolisz, to zaproszę na imprezę. Mogę? Oczywiście, że możesz. Na początku zrobimy te wszystkie zaproszenia, żebyśmy nie zapomnieli, bo będzie gorąco. Ja już tak czuję, że tam jest coś więcej. Więc najpierw o imprezie, bo jest za chwilę dosłownie. Impreza jest dosłownie za chwilę, to znaczy już w Boże Ciało, 30 maja, startujemy z festiwalem Pramen. Z czym się ta nazwa kojarzy? Różnie się kojarzy, ale nazywa się Pramen. I jest to wydarzenie o charakterze społecznościowym, środowiskowym. Po prostu, żeby się poznać, zbliżyć, wypocząć, posłuchać dobrej muzyki, posłuchać dobrych wykładów, rozwinąć ciało, ducha, a przede wszystkim odprężyć się i czuć się dobrze, bo jest to impreza plenerowa na łące, w przyrodzie, nad piaszczystą plażą, nad czystą wodą, w otoczeniu zwierząt, bo mamy tam konie, przy ognisku oczywiście jak najbardziej. Oczywiście też będą wystawcy, będą atrakcje, niespodzianki różnego rodzaju. Wszystko to na stronie www.pramen.space. Zaczynamy w czwartek 30 maja wieczorem, ogniskiem zapoznawczym, wieczorkiem takim, żeby się zbliżyć, otworzyć i pięknie sobie pojedziemy z duszą aż do niedzieli, do 2 czerwca i myślę, że pod wieczór skończymy nasze spotkanie artystyczno-społecznościowo-edukacyjne. Tak, sobie to wyobrażam. Było już w zeszłym roku, bardzo się udało i na prośbę tych, którzy byli, uczestniczyli, a także z potrzeby serca organizujemy to drugi raz. Także zapraszam serdecznie na Pramen Festival. Szczegóły na stronie pramen.space. www.pramen.space, czyli w przestrzeni Pramenu. Zapraszam. No i spokojnie, oczywiście będą te linki pod filmikiem, także proszę zeskrolować, kliknąć i na pewno się pojawią. Już my o to zadbamy. Bo czasami rzeczywiście ja zapominam, także będzie. Michał, ja Ci jestem bardzo wdzięczna za zaproszenie, bo fajna ta impreza, jak zobaczyłam tą stronę, to tak wiesz, taka była przestrzeń tam i jeszcze te konie i to jezioro i ta plaża i tak będzie bardzo przyjemnie, takie poczucie jest wiesz, ekspansji, przyjemności i relaksu. I też takie dało poczucie, że ta wiedza będzie łatwiej docierała, że będzie można też popraktykować, bo to też nie o to chodzi, żeby się nachapać tylko informacji, tylko żeby móc się poznać, zintegrować, czyli tak to, no bardzo ładnie to wygląda. Zapraszam na tą stronę i myślę, że może kolejnym razem, może w jakimś tam innym terminie się spotkamy, a na razie myślę, że tutaj powiecie mi, napiszcie jakiś komentarz fajny, jak było po imprezie. Jestem bardzo ciekawa i jestem ciekawa, czego się nauczycie, co się zintegruje. Także tutaj na taki dobry początek mamy powiadomienie o tej imprezie. No i słuchajcie, ponieważ ten materiał pójdzie u nas na kanałach i bardzo proszę o rozprzestrzenianie, bo im więcej osób oczywiście będzie o tym wiedziało, tym bardziej się możemy poznać, bo są takie czasy, o których Michał nam powie według tych zasad Feng Shui, gdzie jest bardzo, bardzo gorąco, mamy rok smoka. Jest ogniście pod innymi względami i myślę, że poznajemy się też po to, żeby tworzyły się te community, te społeczności małe, żeby się nawzajem, ja nie powiem wspierać, bo to słowo może nie bardziej nie określa tego, co my tutaj robimy, ale tak, żeby każdemu się darzyło, o tak powiem, na dobry początek. No i słuchajcie, po raz pierwszy
Dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, to ja jestem nawet nie specjalistką, po prostu się zajmuję dekodowaniem w tej chwili, różnymi metodami artystycznymi, wyglądami, channelingiem tych wzorców, które no niestety mamy z racji różnych wcieleń i też programów z przodkami, my sobie zaraz to połączymy. I też jestem malarką i zaraz o tych malunkach też dopytam się Michała, ponieważ ja używam Feng Shui do tych obrazów, które wiszą za mną i myślę, że tutaj nowe spojrzenie do nas przyjdzie, bo wiem, że też sporo z Was pyta się o kierunki obrazów, kiedy nabywacie sobie ze sklepu, w jakim kierunku to wieszać. Jestem ciekawa, co Michał powie nam właśnie o tej całej, o tej całej symbolice, kolorach i wrażeniach. No dobrze, to my może zaczniemy sobie od Feng Shui, co? Bo tak najbardziej mi się podoba ten temat. Dobrze, wiesz co, no pytanie, które zadałaś, jest bardzo trudne, bo to zależy, co my chcemy wesprzeć, prawda? A czego chcemy uniknąć. Mogę tylko powiedzieć, że premiowany w najbliższym dwudziestoleciu będzie żywioł wody i kierunek północny. Natomiast dokładanie tego żywiołu akurat w tym miejscu, gdzie z natury jest go dużo w tym kierunku, symboliki wody w kierunku północnym, to nie jest akurat takie idealne feng shui, które byśmy chcieli robić, prawda? Czyli może zalać kogoś, tak? Wiesz co, no, nadmiar komunikacji to też jest często zdradzanie sekretów, tajemnic, tak, zbytnia wlewność i pewne rzeczy mogą nam się po prostu wymknąć spod kontroli. Albo też są to plotki, jest to nadmiar przepływu, ale nie takiego, jak byśmy chcieli. Także myślę, że tutaj element wody i komunikacji w okresie dziewiątym, w okresie ognia, w okresie, który jest jeszcze bardzo mocno powiązany ze średnią córką, czyli kobietą w średnim wieku, ten element komunikacji jest faktycznie najbardziej premiowany, no bo to jak panie lubią się komunikować, rozmawiać, plotkować, prawda? I z tego tworzą właśnie społeczności, więzi, pewnego rodzaju sieci, też takie wspólnoty, gdzie się nawzajem ich energie przenikają. I to jest dominant, prawda? Element średniej córki, element ognia. To też właśnie to, co jest po drugiej stronie, czego jest mało, co jest reprezentacją także oczywiście kobiecej siły i energii, element wody, ale ja tutaj myślę o elemencie wody w sensie informacji, prawda? No bo żyjemy w czasie informatycznym bardzo mocno, zero-jedynkowym, komputerowym, internetowym. To ta informacja i ten kierunek północny i element wody, żywioł wody są bardzo, bardzo pożądane, bardzo, bardzo będą chętnie widziane na planecie, która będzie tylko i cieplejsza i która będzie się borykać z problemami z wodą, prawda, z okresami suszy, niedoboru tej wody, też czystej wody, mówimy o takiej dobrej informacji, o żywej wodzie, prawda, o żywej informacji, zdrowej informacji. No to jest właśnie ten kierunek północny i to jest element wody. Także jeśli mamy coś wspierać, jakąś stronę świata i tam wieszać swoje manifestacje, no to kierunek północny, element wody i to też są, można podstawić pod to znaki zodiaku, które będą premiowane ze względu na to, że niosą ten silny element wody w sobie, no to jest właśnie północ, to jest szczur i bawu i woda yang i woda yin w swojej naturze i choćby w tym roku wszyscy ci, co są wodą, będą mieli ogromny profit, bo jej bardzo brakuje. Nie wiem jak u ciebie w Niemczech, ale tu, gdzie ja jestem w Polsce, w tym momencie już miesiąc nie pada, jest bardzo sucho, ziemia jest spragniona deszczu i wody, a jeszcze przecież w myśl zachodniego kalendarza zaczęło się lato. Lato zaczęło się w myśl kalendarza chińskiego, 5 maja, weszliśmy w okres węża, pierwszy miesiąc lata, natomiast już jest bardzo sucho i to potrwa. A to lało. Także lało, jak nie wiem, leje całe tygodnie, leje w tych Niemczech. No. Tak? No. No widzisz, może dlatego, że Polska to jednak serce i pępek świata. I jak mówimy, myślimy o państwie środka, no to niektórzy myślą w ten sposób o Chinach.
Ale ja nie jestem Chińczykiem, nie myślę na sposób tak, jak myśleli Chińczycy 5000 lat temu. Jestem Polakiem, mieszkam w środkowej Europie i dla mnie Polska jest pępkiem i centrum świata i wszechświata. No i w naszej Polsce jest bardzo sucho i bardzo jest potrzebny żywioł wody teraz. Żeby dobra, to ja mam wodę, pytanie. Wodę, żeby ziemia mogła przyjąć i żebyśmy mieli tutaj wszyscy dobrze. To ja mam pytanie, ja się przyczepię się do tego kierunku północnego, jak pozwolisz. Ponieważ myśmy mieli już całe serię też z Basią filmików, wiem, że ty też nagrywasz z Basią. I zawsze w tym Feng Shui jest dużo informacji i bardzo dużo informacji. I Basia podawała, i ty nam też zaraz podasz, wszyscy sobie to, wiesz, tam poukładają. Ale co to powoduje, że na końcu pod takimi filmikami jest mnóstwo pytań, no to jak w końcu, to co ja mam tam powiesić? I ja potem otrzymuję maile, ogień, to akurat jest element ognia, powiedzmy sobie tak, szczerze. Tak. Wyraźny, bardzo wyraźny ogień yang to jest to. Najnowszy mój obraz, ale na przykład na tej północy, z tego co wiemy, z tego co się uczymy, bo już tutaj widzowie też się uczą, to są ludzie, którzy wiesz, studiują te wszystkie tajniki, ten element ognia nie przeszkadza, a wręcz wspiera biznes, wspiera przepływ finansowy, też ruch, czyli te kotki, Basia mówiła o tych kotkach, wiesz, te z łapką, tak, co tam machają, tak, tak, i wpływa te pieniądze i to nie przeszkadza, czyli na przykład jak ktoś sobie stawia, no w różnych kolorach, bo ja nie mówię, że to tylko obrazy są, ale czy też rośliny ludzie mają, prawda? Żeby to było harmonijne, a też żeby nie nawrzucać tam, tylko żeby była pewnego rodzaju harmonia. To teraz jaką kolorystykę ty polecasz? No bo można powiedzieć, że zielony obraz, no to będzie drewno. No to drewno tą wodę, no nie wiem, czy zasila, czy nie zasila. Bo to też można, wiesz, tak na logikę wykombinować, że czerpie z tej wody, czyli wyczerpuje tą wodę, tak? Tak. Ziemia zasypuje, czyli mniej karmi jest. Karmi się tą wodą, to jest cyklu tworzącym. Jeśli chcemy popatrzeć na to jako pięć przemian, no to cykl tworzący jest tym, który my pożądamy, prawda? Czyli jeśli jest czegoś w nadmiarze, to my chcemy karmić ten żywioł, który jakby tą energię, ten nadmiar odbierze i przez co ustabilizuje. Natomiast no, w moim pierwszym pytaniu odpowiedziałem na to, jaka energia, jaki kierunek jest najbardziej wartościowy ogólnie i który będzie najbardziej warto wspierać. Tak? Natomiast jak to wspierać, to jest bardzo indywidualne, no bo to nie możemy wszystkich ludzi wrzucić do jednego worka i powiedzieć, że wszyscy są jednakowi, no bo nie są, prawda? Mm. Tak samo też trzeba zawsze brać pod uwagę datę naszą urodzenia, kim jesteśmy, w myśl tego, jakie gwiazdy, jaki był układ planet w momencie, kiedy się rodziliśmy, ale też otoczenia naszego, które na nas ma ogromny wpływ. 70% Feng Shui to jest to, co spływa z otoczenia, z sąsiedztwa, z dużych form, z form krajobrazowych, z form architektonicznych, prawda? Z form też naszej przestrzeni, naszego mieszkania. No i cała reszta to jest dopiero to, co my sprawiamy. Także te pytania to nie są pytania, gdzie można łatwo na nie odpowiedzieć. Natomiast powinniśmy szukać niekonfliktowych połączeń, czyli w cyklu tworzącym, a nie kontrolującym. Oczywiście, jeśli dołożymy element ognia, o którym wspomniałaś, on tam pięknie na tym obrazie, ten feniks, czerwony symbol, żar ptak. Żar ptica, tak? Żar ptica, wiesz, to jest symbol ognia yang, to jest symbol południa, to jest jeden z czterech najważniejszych gwiazdozbiorów nieba chińskiego, bo oni mają inne gwiazdozbiory. I on reprezentuje oczywiście kierunek południowy, oprócz tego, że takim drugim reprezentantem silnym ognia yang jest symboliczny, archetypiczny koń, prawda? Jako czerwiec, jako dynamika końska, tak zwane końskie zaloty, gdzie jest długi wieczór i dużo czasu i prawie cały czas jest taki miły półmrok w nocy i wczesny świt, a my jesteśmy nabuzowani słońcem, no to jeśli my ten element ognia umieścimy na północy, to jest połączenie bardzo radykalne. Można powiedzieć, że my gotujemy tą wodę wtedy północną. Oj! No właśnie. Można powiedzieć, że my robimy tam ciśnienie. Natomiast no, ja chcę w ogóle powiedzieć, że
jest coś takiego jak filozofia wody w ogóle. No bo ten żywioł, ten element, woda, jest to substancja, która jest jedną z najbardziej miękkich i nieuchwytnych. No, ciężko ją schwycić po prostu. Woda umyka. Ta płynność, nie? Poddaje się, ona ulega, ona się jakby dopasowuje zawsze. Zawsze sobie znajdzie drogę. Cierpliwie drąży. Tak, a jest to największa siła, która drąży skałę, prawda? No i też te formy wody. Musimy pamiętać, że woda to też twardy lód, że to śnieg, że to szron, że woda to także para, czyli te chmury, które nad nami płyną, prawda? Rosa, która się pojawia znikąd. Czyli ta woda cały czas jest. I bycie wodą to jest coś, co jest bardzo pożądane. Bycie jak woda, prawda? Byciem życiodajną siłą. Tak, powiedział, nie? Bycie po prostu uległością, która wypełnia wszystko i do wszystkiego się dopasowuje. To też ja powiedziałem o elemencie północy i wody po to, żeby podkreślić tą naturę tej komunikacji, jaka powinna być, żeby była dobra, to powinna być to taka właśnie komunikacja wody, która nie wybiera sobie miejsc, do których wpływa, a jest w stanie z nich wyciągnąć wszystko, czego nawet niektórzy nie widzą. O, to jest piękne. Właśnie powiedziałeś coś mega, mega ważnego, że rzeczy są jakie są, ale to, co my z tym zrobimy, prawda, no to da nam korzyść i tym wokół nas, albo nie, w zależności. Tak. Niektóre znaki, niektóre osoby mają więcej takiej komunikacji i otwartości na ten przepływ i one właśnie są premiowane w tej dwudziestolatce, która się otworzyła. Natomiast no też warto nad tym popracować, ale też warto się otaczać wodą. I naszą imprezę Pramena robimy, dlatego ona się udaje. Dlatego nad wodą robimy, no bo po prostu ja wiem, jakbym się nie zajmował feng shui, no to może bym kombinował inaczej. Ale ja wiem, żeby impreza była dobra, to musi być makrobiotyka wody, musi być duża, czysta woda w pobliżu. Jeśli tego nie ma, to imprezy się nie udają, bo ta komunikacja, ten przepływ, ta zwykła potrzeba zamoczenia stóp i poczucia takiej ulgi, nawet patrzenia na wodę, słuchania wody i bycia w jej pobliżu i wąchania przede wszystkim. Woda pachnie. My podświadomie choćby jedną molekułę wody jesteśmy w stanie wyczuć z kilkunastu kilometrów. Nadciągający deszcz, czy po prostu, nie wiem jak wam, ale mnie się bardzo pięknie kojarzy i bardzo podoba zapach morski, oceanu, jak jest odpływ i dno paruje. No i właśnie to jest cała filozofia wody, o której mówię, to też my robimy pramena nad wodą i czystą wodą, także można z niej skorzystać, można się zamoczyć, można właśnie mieć ten kontakt, no bo imprezy się udają, ludzie się czują dobrze, też otwierają się zupełnie w sposób naturalny. To grzanie wody, które tu wzmiankowałaś, czyli ogień do wody, no to jest sytuacja typowo właśnie biznesowa, natomiast czasami się warto zastanowić, jak one ze sobą współpracują, ogień z wodą. No właśnie, żeby coś nie popełniło, co? Spod właśnie. Tego garnka. Tak. Czyli tak. Trzeba ten żywioł ognia też tam oczywiście w harmonii utrzymać, jak wszystko. Wspomniałeś, że ogień jest przystosowany, należy do kierunku południowego, ale my wiemy już, że kierunek południowy w tym roku to tak nie bardzo, żeby uważać na ten kierunek niestety. No nie tylko w tym roku, no bo całe 20 lat się zapowiada. Nie wiem jak w Niemczech, ale my tu już mieliśmy pierwsze zwiastuny w kwietniu, początkiem kwietnia, gdzie po prostu mieliśmy kalimę. Mieliśmy kalimę saharyjską w Polsce, który ten pył znad Sahary, on przychodził do Polski. Ale nigdy nie była to tak wyraźna kalima, która po prostu wisi w powietrzu, zasłania słońce, no i niektórzy mają problemy z oddychaniem i po prostu wszystko jest w pyle. A propos pyłu, czy ja mogę coś powiedzieć do tego pyłu, bo może tutaj wiesz, zawsze jak sobie to wszystko poskładamy razem, to coś nam jeszcze się z tego ułoży. No ponieważ ja mam tak, że wchodzę w jakieś tam różne pola, miałam taką informację, nie powiem od kogo, bo to są takie rzeczy, których na YouTubie nie do końca można podawać,
ale była to informacja od istoty żywej, natomiast nie mam kontaktu. To było na zasadzie fizyki kwantowej, na zasadzie po prostu wizji, channelingu, regresji też takich. I tutaj dostałam ciekawą informację i proszę, żeby wszyscy nasi też słuchacze posprawdzali to, bo myśmy już słyszeli, że to jest pył, tak? Mamy dużo opinii, dużo rzeczy. Ja zawsze proszę, nie ufajcie nikomu, sprawdzajcie, nawet mnie. Jest informacja, trzeba ją sprawdzić, po prostu. Porównujemy sobie te układanki, dopasowujemy, że jest w nim pewnego rodzaju nanotechnologia. Jest to związane z chipami, jest to nowa forma chipów. Znaczy ona nie jest nowa, ona już istniała. I teraz tak jak pokazana mi była sztuczna inteligencja, że to jest jakby twór, to jest sztuczny twór, prawda? Sztuczna. Jest jeszcze inna forma inteligencji, która jest biologiczna i to jest super inteligencja. I ona wchodzi dokładnie przez skórę, przez nos. I teraz bardzo dużo osób już mi zgłosiło, że ten pył, bo u nas też jest ten pył, ludzie też to wdychają, że mają zaraz jakby, to jest w cudzysłowie, wirusa w gardle. To się osadza w gardle, natomiast z tych informacji, które ja miałam i których ja rozrobię materiał, też wynika, że jest pewnego rodzaju technologia, gdzie nie ma, tak jak dawno było, że nie wiem, ktoś tam wszczepuje, nie wiem, chipa za, nie wiem, na karku, w dolnym kręgosłupie, bo to są takie miejsca, wiesz, specyficzne, gdzie, no wiadomo, gdzie bliżej tych punktów, bliżej szyszynki. W tej chwili jest to niepotrzebne, wystarczy kogoś dotknąć. I to są biologiczne organizmy, także tutaj będziemy jeszcze o tym mówić. Ale co ty o tym myślisz z punktu widzenia właśnie Feng Shui w tym okresie, w którym my wchodzimy? I że to idzie z nad Sahary, to była informacja też właśnie stamtąd. Na pewno kierunek południowy jest trudnym bardzo kierunkiem ze względu na naturę właśnie ognia, która jest w nadreprezentacji. Sam ten kierunek i te strony geograficznie świata, ta część globu, no niekoniecznie będzie mieć dobrze i przez to też niekoniecznie adekwatny i korzystny wpływ będzie wywierać na resztę planety i swoich sąsiadów, choćby sąsiadów z północy. Jeszcze ci dodam, że przepowiednie Aloysiego tutaj mówią właśnie też o tym pyle i też o wymazaniu w ogóle Niemiec z kart historii, prawda? No wiem, tak, to jakiś pas też żółtego pyłu, natomiast no tak. Wszystko to co... Spodziewasz się czegoś takiego w tym według Feng Shui? Jak patrzysz na to z pozycji właśnie tej swojej wiedzy i doświadczenia i swojej intuicji, swoich odczuć, spodziewasz się czegoś takiego? Wiesz, w okresie dziewiątym bardzo ważne jest wszystko, co się unosi, co lata, co jest w przestworza. No bo to jest taki czas dynamiczny i to jest jak właśnie miraż od gorąca, jak fala gorącego strumień, gorącego powietrza, które po prostu się wznosi cały czas, aż ostygnie. No i wszystko, co lata, w tym momencie to widać wyraźnie, jaką furorę robią drony, prawda? Rakiety, wszelkiego rodzaju pojazdy latające, różnego rodzaju balony szpiegowskie, meteorologiczne, satelity. Cały czas idą prace w zakresie lotnictwa, jeśli chodzi o pojazdy bezpilotowe i nowe formy rakiet, rojów, dronów. To, co się unosi, jest bardzo ważne. A jest kwestia też skali tego, prawda? My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co jest w naszej skali, w ludzkiej skali. A zapominamy, że jesteśmy w świecie, który już dawno się posługuje nanotechnologią i jest jeszcze kwestia, tylko drobniej to może być chyba nano i pikto, tak? Ale cały czas są instytuty, które pracują nad tym, żeby wszystko, co nas otacza, miniaturyzować. Tym sposobem mamy komputer praktycznie w kieszeni, no bo czym jest telefon komórkowy? Miniaturyzacja cały czas postępuje. I struktury nano to są struktury naszego otoczenia, choć one dla nas są niedostrzegalne gołym okiem, bo my chcemy mieć świat w naszej ludzkiej, normalnej, takiej zdrowej skali, to jednak to jest i funkcjonuje.
połączenie tego, co się unosi, co lata, i nanotechnologii, myślę, że to jest. To są jedne z większych tajemnic, o których się po prostu nie chce i o których się nie mówi. No bo, my sobie porozmawiamy o tym. No tak, no tylko słuchaj, musimy też myśleć o tym, gdzie rozmawiamy, bo nie rozmawiamy. Tak, oczywiście. Rozmawiamy w miejscu, które jest niezależne. To jest miejsce bardzo zależne, bardzo korporacyjne, bardzo no, takie trudne środowisko. Ja myślę, że też więcej tych osób, które będzie chciało z tobą porozmawiać, to na tej imprezie będzie miało taką szansę oczywiście, tak już właśnie przy tym ognisku poruszyć tematyki, tematy, których nie możemy tak dogłębnie tutaj poruszyć, ale dajemy zawsze coś do myślenia, bo coraz więcej osób po prostu myśli i to cieszy, bo całe te struktury, wiesz, nano, one powodują, że zamykają jakby połączenia. To mi też zostało pokazane w różnych właśnie takich momentach, które tutaj robię. Zamykają, blokują pewne połączenia, że ten człowiek jakby nie widzi, nie dostrzega, czyli patrzysz na to niebo i przestajesz widzieć, nie każdy widzi. I to się zdarza każdemu, zaobserwujcie sobie, że na przykład czasem jest tak, że mówicie do kogoś i coś powiecie i ktoś po prostu nie wychwyci jakiegoś tematu, jakbyście nigdy o tym nie powiedzieli. I to będzie być może coś bardziej ze świadomością. Jak powiecie, nie wiem, o kotletach schabowych, coś tam, hamburgerach, to każdy wie o co chodzi, nie? No ale jak wspomnicie już o fizyce kwantowej, o właśnie UFO, które przeleciało gdzieś tam, powiedzmy, to na przykład jest tak, że człowiek, który nie jest na to otwarty, który ma zablokowane to, bo też ja się, wiesz, z tym spotkałam, z ludźmi, którzy pracują w wojsku amerykańskim, bo swojego czasu tutaj w Niemczech było bardzo dużo ludzi pracujących w wojsku, niekoniecznie żołnierzy, ale też dla armii pracujących. I kiedy wspominałeś na przykład takie rzeczy jak UFO, czy tam są jakieś obiekty, co wy tam myślicie o tym, to oni albo zmieniali szybko temat, albo zaczynali być bardzo agresywni. Tak wręcz atakowali, że to jest durne, co to za temat w ogóle. Czyli ta reakcja, już mówi nam, że ta reakcja była zbyt silna, prawda, żeby to było coś obojętnego, po prostu można było powiedzieć, nie, no nie ma czegoś takiego, jest okej, nie? Ale albo tego nie słyszeli, albo mieli bardzo silne reakcje. Ciekawe. Bo wiesz, Michał, my to sobie rozmawiamy po raz pierwszy, ja myślę, że to nie pierwsza nasza rozmowa będzie. I te tematy możemy bardzo ładnie połączyć, bo zobacz, każda perspektywa od każdej strony, ona nas niezmiernie wzbogaca. Takie rozmowy właśnie są ważne, żebyśmy je mieli, żeby każdy mógł właśnie otworzyć sobie ten kolejny pułap i wyjść z tego pudełka. No po to też robimy pramen, no bo tam wiesz, no, czy ze mną będzie można porozmawiać na takie tematy? No ja bym wolał, żeby ze mną pośpiewali ludzie, wiesz. Bo ja lubię śpiewać, po to robimy imprezy i potańczyli. A jak to towarzystwo ma to do siebie, że tam w zeszłym roku jak były tematy takie, no to one się bardzo tam przeradzały w dyskusję i nikt się nie boi, no bo wiadomo, że się spotkali ludzie, którzy się nie boją i porozmawiać i po prostu swoi, tak? Musimy pamiętać o tym, że nas w sumie nie jest tak wiele, być może będzie więcej, a może nie. No i po prostu nie bać się siebie też, no i właśnie na pramenie to się udaje. I te tematy też są poruszane, natomiast no, też spotykamy się po to, żeby te tematy były jednak lekkie i przyjemne. Ja lubię śpiewać, także jakby ktoś ze mną chciał pośpiewać, to wiesz co, no w sumie to śpiewam piosenki takie tradycyjne i ludowe. Aha, o tego też nie wiedziałam. Twoi widzowie już o tym wiedzą i ci, którzy cię znają, wiedzą o tym. Tak, oni wiedzą, że ja jestem śpiewająco tańczący i grający czy też. Czy co tańczysz? A wiesz co, no wszystko lubię tańczyć. No mam tam swoje takie zagwozdki, ale to są rzeczy bardzo pierwotne, takie no ludowe tańce, tak, męskie, w kręgu. Jesteśmy pewnego rodzaju plemieniem, które ma swoją tradycję. Te tradycje jeszcze nie wyginęły. Mnie się udało być częścią zespołu takiego folklorystycznego, który tą tradycję doniósł do naszych czasów. No i coś tam we mnie zostało. No i po prostu tak mam, że lubię to robić, bo czuję, że to jest nasze, ludzkie i pierwotne. No i pramen to też się tak niektórym kojarzy, prawda? Że coś pierwotnego, praczłowiek.
Albo się kojarzy z ramenem, z Z takim. praną mi się kojarzy. Ja Tobie miałam z pierwsze praną. skojarzenie z praną, z oddechem, Tak, bo z tam można się życiem. naoddychać, jest przestrzeń, wiesz? I jest dużo światła bardzo, i bo to jest otwarta taka łąka, jest bardzo świetliście, można się naoddychać, jest prana. Też mnóstwo ludzi kojarzy to z ramenem, z takim rosołem, wiesz, azjatyckim. No może głodni są, ale po prostu lubią jeść. Ja też bardzo lubię jeść Dobra. i nie będzie brakowało Ale wiesz jedzenia. co, mnie te tańce i ten śpiew interesuje, bo ja też jestem tancerką akurat i w ogóle od tego zaczynałam. I lubię różne formy tańca, ale no wiadomo, ja się szkoliłam przy szkole baletowej w Warszawie tak naprawdę. Pozdrawiam serdecznie, bo no, dało mi to niesamowitą edukację na całe życie. Nie tylko taneczną, ale nie o tym dzisiaj będzie. I uwielbiam taniec. Taniec to jest właśnie coś, co łączy ciebie z tobą, z duszą. Żeby być człowiekiem, to trzeba tańczyć, śpiewać. Jak ktoś, tak, i to wiesz, i dosłownie, jeśli chodzi o tak zwane piosenkarstwo, to ja miałam głównie przyjemność nagrywania w studiu nagrań. Tam kilka występów, ale no z racji tego, że ja dużo robię też, to nie poszłam tak na 100% w tę stronę. Ale uwielbiam właśnie współpracę z producentami, kiedy coś się tworzy, kiedy mogę napisać piosenkę i to dochodzi do skutku i potem właśnie to gdzieś tam jest na jakichś listach, prawda, czy tutaj w Niemczech akurat miałam taką możliwość fajną. I mnie to bardzo cieszy, bo to też jest takie połączenie z duszą i to dzieje się, bo ja cię zaraz wypytam, że ja jestem od tego śnienia, to cię wypytam, czy też tak masz, że jeżeli masz okres w życiu, gdzie nie zaśpiewasz, nie zatańczysz, to śni ci się, bo ja tak miałam, że przyszedł do mnie szaman i powiedział, jak nie zaczniesz mi jeszcze raz śpiewać, to cię zabiję. Miałeś takie sny? No wiesz co, nie miałem akurat takich snów, ale no, no jak, się nie, jak się nie śpiewa, to się, no człowiek, żeby był człowiekiem, to musi robić. To jest wszystko, słuchajcie, napisane w Kama Sutrze. Jak sobie otworzycie Kama Sutrę, to tam jest w punktach wypisane te wszystkie sztuki, te wszystkie umiejętności, które czynią nas człowiekiem i też dobrym kochankiem. No bo to już, Kama to jest miłość, ale to jest miłość też własna, tak? No to tam między innymi jest śpiew, taniec, umiejętność charakteryzacji, oczywiście gry na instrumentach, wchodzenia w rolę, wyplatania bukietów, ćwiczenia fizyczne, czyli wszystko to, co powoduje, że jesteśmy człowiekiem i człowiekiem wartościowym, że inni nas chcą się z nami kochać, no bo jesteśmy tacy właśnie, pełni. I uważam, że po prostu człowiek powinien śpiewać. I tyle. Ja to dzisiaj śpiewałem rano, bo miałem humor i sobie można śpiewać, nucić. A najlepiej to jest śpiewać grupą. Znaczy tak, wiem, o co chodzi o te chóry, że ten głos się bardziej niesie. On jest, ma większą moc. No w ogóle dźwięk, bo dźwięk jest wykorzystywany i do leczenia, i do różnych form, ale też wiemy, że są w tej chwili technologie, które dźwięk używają odwrotnie, prawda? Tak, tak. No właśnie my zwracamy uwagę na to na pramenie, słuchaj, żeby nie było za głośno. Bo ja też jeżdżę po różnych imprezach, bo mnie ludzie zapraszają, wiesz, różne rzeczy tam robię, filmuję, jestem raczej obserwatorem. No tak. I zauważyłem, że jest za głośno wszędzie. Hałas powyżej 70 dB jest uszkadzający. No i to dotyczy także nagłośnienia, nawet jakby tam piękna muzyka była, to jak jest zbyt głośno, to ona niestety, ale w dłuższej... Niszczy. No tak, no i my zwracamy uwagę na to, żeby to było po prostu w ludzkiej skali wszystko, no. No, myślę, że to jest nawet najwyższa pora. Nawet takie badania były, że zanieczyszczenie środowiska nie szkodzi tak bardzo, jak zanieczyszczenie dźwiękiem, kiedy jest hałas. Hałas jest największym stresorem w życiu człowieka. Tak, były tak. Takie badania, tylko teraz tego, przepraszam, nie znajdę, ale no, no wiadomo, ciągle coś tam do nas dociera, przychodzi, więc jak ktoś będzie miał linka pod ręką, to proszę podać. Bo mnie to na przykład zastanowiło, że hałas może być tak ogromnym stresorem. No i pewnie odczuwają to ci, którzy się na przykład przeprowadzili ze wsi do miasta, prawda? Że zdarza się, że nie mogą spać przez bardzo długi okres czasu, nie mogą się przyzwyczaić do tego, że ciągle coś tam, no ja już tego nie słyszę, tak.
ale rzeczywiście my też odbieramy dźwięki, których nie słychać. Oj, jedne tak. są okej, drugie nie są okej. Także ja czuję tutaj, Michał, że mamy o wiele więcej tematów niż Feng Shui, ale żeby było w miarę na temat. No wiesz co, dźwięk też jest elementem metafizyki chińskiej, no bo pewnych dźwięków, pewnych częstotliwości się używa też, żeby robić wpływ, robić wzmocnienie albo robić remedium. No i to jest kwestia, jaki to jest dźwięk i z jakiego materiału on jest wydawany. No i też są rzeczy, które możemy nazwać dziełem harmonijnym, właściwym spełnieniem, a są tak zwane kontrowersyjne dzieła. I one dotyczą także i muzyki, i gry na instrumentach. Oczywiście mają wpływ, natomiast no my jednak pożądamy tutaj w metafizyce chińskiej Feng Shui harmonii. No to ma być sztuka, która prowadzi do harmonii i spokoju, bycia wodą, prawda? A woda, nawet jak jest wrząca, to dalej zostaje sobą. Czy jak jest lodem, to też nadal jest wodą, prawda? Tylko zmienia stan skupienia. No. Natomiast jej natura jest no, życiodajna. No jak teraz powiedziałaś o tej wodzie, wiesz, to od razu inspiruje do dodania, że to jest taki czas dostosowywania się, bo woda się dostosowuje. W zależności od warunków, ona zawsze była, jest i będzie. I ona się po prostu dostosowuje do takich warunków, jakie są jej prezentowane. Ona nie znika. Mogę ci powiedzieć, jak to z mojej perspektywy wygląda. No, skoro mamy okres dziewiąty, okres ognia, ale też średniej siostry, no to ja staram się, żeby kobiety miały dobrze. No bo jak kobiety w średnim wieku przede wszystkim, czyli główne beneficjentki, na które teraz wszechświat jakby zwrócił uwagę i wszystko im sprzyja i mają pełnię możliwości i współpracy, no to jeśli je dopieścisz, no to one mają dobrze. Jak one mają dobrze, to wszyscy wokół mają dobrze. I faceci, dzieci, zwierzęta, no bo kobiety jak mają dobrze, to wszyscy są zadowoleni. Jeśli chodzi o też w życiu prywatnym, czy warto teraz za wszelką cenę się z jakąś taką siłą inną niż właśnie średnia siostra gdzieś wchodzi, jak to wiadomo, że to ona zrobi największą karierę. I tutaj jakaś taka męska, zachowawcza forma metalu, czy ostrego, agresywnego. Aha. No, tak zniechęcasz tych panów tutaj? Dobrze. No. Wiesz co, no nie, absolutnie nie neguję tutaj męskiej energii, natomiast no... Wiesz, ona wspiera tą żeńską, także ja myślę, że chodzi bardziej o harmonię, ale też metafizyce chińskiej, metal yang, żeby... Kobietą. Tak, metal yang potrzebuje wody, żeby po prostu się rozładować, no i to jest co? No i tutaj trzeba pamiętać o tym właśnie, gdzie harmonia jest, no i jej szukać. Jeśli zwrócimy uwagę na tych najważniejszych graczy dzisiaj i spełnimy warunki ich, i pod nich, no to świat będzie się dobrze układał nam i... Będzie lepiej. Gdzie jest mądrość, tam jest szczęście, tak? Czyli po prostu mądrze trzeba do tego podejść logicznie, bo metafizyka chińska to nie są takie jakieś chaosy totalne i widzimisię, tylko to jest system, prawda? To jest system zero-jedynkowy. No to jeśli wynik działania jest taki, a nie inny, no to trzeba go akceptować. Czy chodzi o to, żeby nawigować tutaj harmonijnie, tak, zgodnie ze sobą i zgodnie ze światem. I widzisz, tutaj używasz pięknych słów, prawda? Kochanie, dopieszczanie, tutaj każdy inaczej to rozumie, bo w każdym słowie kryją się różne odbiory, percepcja. Każdy ma inną percepcję. Ja oczywiście mam od razu ochotę tutaj poszperania głębiej, żeby też... pokazać też, że są różne możliwości odbioru, tak jak na przykład ja tańczę i w grupie tańczyłam w sumie, w Polsce najbardziej tańczyłam w grupie, na świecie bardziej tańczę albo sama, albo prowadzę takie grupy, albo z partnerem i bardzo sobie to cenię, ponieważ w kontakcie z drugim człowiekiem ty czujesz, kim ktoś jest. I to nie tylko, to też jest po sposobie, w jaki cię ktoś prowadzi, w jaki dajesz się prowadzić. I tak samo też jest w grupach, gdzie te style się wymieniają, też różne style tańca są, różne style prowadzenia, ale też style komunikacji. I jest coś takiego jak asertywność też energetyczna w tym momencie, że rzeczywiście ten, jeśli prowadzisz partnerkę, no to ona na ciebie nie włazi, prawda? Tylko dostosowuje się płynnie
rozumie język tej komunikacji, jeśli oczywiście się rozwija, jeśli oczywiście też rozumie ten język niewerbalny, bo jeśli nie, no to wygląda to inaczej. Czy podobnie jest też z panem, który, nie wiem, przyszedł na zajęcia po raz pierwszy, czy do tańca nawet i próbuje partnerce wyłamać te ręce, prawda, bo poczuł bluesa nagle, że jest muzyka, jest fajnie i trzeba... I oczywiście wymaga tutaj ta asertywność, pokazuje nam i werbalna, i niewerbalna, jak możemy się dograć, jak możemy współgrać z tym światem. Co na to ma do powiedzenia Feng Shui? No, ten przykład, który podałeś o tańcu, który sam w sobie z natury jest naturą ognia, no bo taniec to jest manifestacja radości. A radość to jest element ognia, prawda? Element. A nie zawsze, ale dobrze, pójdźmy tym torem. No dobrze, no ale tak w większości przypadków, wiesz, no nie tańczymy na pogrzebach choćby, no. Tak no. Znaczy mi się zdarzyło raz tam parę razy, wiesz. Ale ja tańczę, to, ale okej. Okay. No. Czy w okolicznościach jakichś tam, że niby nie wolno było, bo tam jakaś babcia, wiesz, odeszła, ale jakby inne okoliczności były ku temu, żeby jednak potańczyć i poczuć się dobrze. No to tak, element silny ognia, ale tu powiedziałeś, że też to ma płynąć, że to jest właśnie komunikacja i rozumienie siebie, jak ten partner z partnerką, oni się muszą porozumieć, żeby to płynęło. No i tu jest właśnie istota, element wody wprowadzony, który w tym przypadku jest już nie biznesowy, a robi to piękno, czyli jeśli jest ogień i odpowiednia komunikacja, przepływ, czyli woda, no to ten taniec płynie, jest piękny i wszyscy się zachwycają, a zwłaszcza ci dwoje, którzy tam się w tym tańcu energetycznie łączą i wibrują razem, prawda? No bo przecież tańcząc w parze, no to chcąc, nie chcąc, te nasze aury, nasze ciała, nasze zapachy, uśmiechy i spojrzenia, one się przenikają. Także cóż lepszego jak taniec. A jeszcze w parze, ho, ho, wspaniale. O. No tutaj słuchajcie, ja zapraszam w ogóle do swojego kanału Flow Freely, gdzie ja dużo tego tańca pokazuję i dużo też różnych innych systemów tanecznych i zouk, i salsa, i bachata, i też solo, i grup już mniej, bo ja w tej chwili mniej prowadzę takich grup, gdzie grupa tańczy, bardziej z modern jazzu, ale właśnie jeśli chodzi o ten cały taniec, że rzeczywiście urozmaica to, ale łączy z nami, bo nie potrzeba tego partnera, żeby się połączyć ze sobą, żeby tańczyć. A jeśli chodzi o żywioły w ogóle w tańcu, to my mamy wszystko w tańcu, bo mamy też, właśnie też można ze smutku coś wytańczyć i jest to niesamowita transformacja właśnie energii, która, no powiedzmy, że jest czymś cierpiącym z założenia. Kiedy zaczynamy tańczyć, z tego stwarza się piękno. Ile takich pięknych choreografii powstało właśnie ze smutku, z jakiejś depresji czasami. I znajdziecie tego mnóstwo w internecie, pięknych, takich inspirujących. I kiedy my na to patrzymy, to też nie chodzi o to, żeby gdzieś tam podziwiać, że ktoś ma, nie wiem, jakiś potencjał taneczny. To jest zawsze miło komplement dostać, ale chodzi o to, że jeżeli nas to poruszy, zainspiruje, że my się ruszymy, prawda? To my zaczniemy czuć to, co być może ta para czuła, tańcząc. Jeśli dobrze się czuła, zakładając. Mhm. Tak. No wiesz, no my w ogóle nasz pramen otwieramy wieczorkiem zapoznawczym, który się po prostu sprowadza do tego, że tam wszyscy sobie pośpiewamy i potańczymy przy ognisku. I to nie będzie jakieś super wyrafinowane, ale takie właśnie otwierające. A jak dobrze pójdzie, to każdy kolejny koncert wieczorny będzie się tańcem przy ognisku, bo to jest też kompaktowe miejsce i to da się jakby łączyć. Będzie z nami Beata Kociałkowska, to jest taka dziewczyna z Warszawy, która właśnie dużo zrobiła, jeśli chodzi o scenę, metro, taki musical i parę innych dużych przedsięwzięć artystycznych. Ona tam była tancerką, choreografką, tworzyła te przedstawienia i umówiliśmy się na... Proszę? No to pewnie jeszcze jest. Tak, no teraz wiem, że ma swoją szkołę tańca i w ogóle już nie mieszka w Warszawie i pewnie się już też, wiesz, dużo u niej zmieniło, no ale u nas na pramenie będzie i umówiliśmy się, że będziemy robić taniec orientalny. Oj, no, to żeby te, piękne, żeby uwielbiam. Bioderka, wiesz, poszły i brzuszek, no belly dance ja bym chciał,
bo przy okazji można coś przygrać, fajnie dziewczyny się ruszają i to jest, no to mi się podoba, no to jest moje takie marzenie, żeby się to udało, że przy ogniu jest belly dance, a faceci grają na bębnach, a jak przestaną grać, to też się ruszą do tańca i będą dwa kręgi, kobiecy i męski, no i tak to ma być, no. Bardzo, to jest nasza natura. Brzmi to bardzo zachęcająco, ja też uwielbiam, nie uczyłam się za dużo tego belly dance, ale rzeczywiście ma niesamowitą wibrację, no bo ja też lubię tańce afrykańskie właśnie i różne tam były, także różne też znajdziecie style tańca. I też daję też na tym głównym naszym YouTubie też jest kilka takich scenek właśnie tanecznych, więc każdy może coś wybrać, ale teraz wiesz co, docieramy do bardzo fajnej rzeczy, aktywacji pewnych punktów, dlatego że jeżeli w naszym ciele jest pamięć permanentna, nie tylko komórkowa, ale permanentna, czyli na przykład jeżeli my się ruszamy, poruszamy, czy biodrami, już nie mówiąc, że aktywuje to też pole kundalini, docieramy do pamięci, gdzie sobie przypominamy, ile razy było tak, że ktoś, kto zaczynał ćwiczyć jogę, odpala i to ja już powiem, gdzie to jest, ale to nie tylko tam, bo był taki nacisk, że to jest na tylniej części ud, pamięć reinkarnacyjna. Mhm. Natomiast odpala ludziom naprawdę w różnych miejscach pamięć permanentna, że zaczynają widzieć, zaczynają pamiętać. To jest piękne. Ten ruch jest naprawdę ważny. Jak ktoś, bo są tacy, którzy nie lubią tańczyć, są, po prostu nie lubią. No, no są tacy. Ale zobacz, ta jazda konna też, to też nie bez przyczyny jest terapią, że też się zaczyna, też porusza pewne punkty, że ten przepływ w ciele tej energii jest coraz lepszy. No wiesz co, no... Można się położyć plackiem i iść na masaż, to też podziała, to też fajnie, przyjemnie, bo ktoś robi całą robotę za nas, nie? I też udrożni te kanały, te meridiany, tam ponaciska, kupresura i tak dalej. Ale kiedy potrafimy zrobić to sami i czujemy przepływ energii w ciele, no ja już nie powiem, że fajnie to czuć, ale potrafimy być samowystarczalni w tym sensie. A to, co jest dodatkowe, to jest bonus. To jest tak. Ta przyjemność. Wiesz co, no powiedziałeś o koniach. Oczywiście na pramenie też będą masaże, tam będą osoby, które się tym zajmują i czują, czerpią z tego radość. Będzie sobie można zrobić u nich masaż. Ale też my tam, wiesz, mamy po sąsiedzku stajnie w ogóle i tam konie będą, bo są częścią imprezy. Tam przyprowadzamy zwierzęta nie po to, żeby przyjeździć na nich, no bo to nie jest miejsce, konie są płochliwe, wiesz, nie lubią takich zgromadzeń też. Byłoby to niewskazane, ale po prostu one są ciepłe, dużo cieplejsze niż my. Mają ogromną aurę, taką około 4 metrów średnicy. I sam kontakt z koniem, to, że, bo wiesz, ludzie niektórzy się boją, bo nigdy nie jeździli, nie są ze wsi, tylko z miasta i coś im się wydaje, ale konie nie jedzą mięsa, ludzi w ogóle to nie atakują. Są płochliwe, ale jak się normalnie człowiek zachowuje, no to można złapać ten kontakt, się poprzytulać, pogłaskać. I trochę poczuć to ciepłe zwierzę i tą jego aurę. I to jest właśnie taki hipokontakt. To jest coś, co nas też stwarza i nam tam pomaga, jeśli chodzi o pramen i to miejsce. No to po prostu obecność koni, tak? No bo... No i te konie, to ja już się tak rozmarzyłam, wiesz, bo ja jeździłam dosyć krótko konno. W Polsce, w Warszawie była taka, jest taka, może jeszcze jest, słuchajcie, napiszcie, Stajnia Agmaja w Warszawie była taka i tam się uczyłam jazdy konno i tam też, bo są takie stajnie, wiesz, gdzie konie są z odzysku, czyli one są też z traumą. I zobacz, to jest ciekawe, bo konie potrafią wpłynąć na zdrowie człowieka, nawet jak są straumatyzowane, są niesamowicie mądre. No, są bardzo mocne, mają mocną 4-metrową aurę i to jest bardzo właśnie symboliczna energetyka ognia yang, czyli czerwieni, miłości. One nie są z natury agresywne. One są bardzo przyjazne. Tak, ale wiesz, to jest ciekawe, bo one cię wyczuwają dokładnie. Jest bardzo niesamowita komunikacja z końmi. One są inne, one mają osobowość. Każdy ten koń, do którego ja tam podchodziłam, on miał inną osobowość. I był taki koń, ja o tym nie wiedziałam, gdzie mówili wszyscy, żeby go nie dotykać, bo on gryzie. I on kogoś tam pogryzł. Ale oczywiście ja jak to ja wyciągałam ręce do wszystkich koni i okazało się, że do tego konia też i on mnie nie pogryzł, czyli on musiał wiedzieć, że ja jeszcze nie wiem, że on gryzie.
To jest niesamowite, że ktoś, bo wyglądało to trochę tak, że ktoś tam nadał mu opinię pewnego rodzaju, a jeżeli ktoś nie wiedział i podchodził i nie wiedział, że ten koń gryzie, to on nie pogryzł. Jakby niesamowite połączenie telepatyczne, bardzo to ciekawe było. Także aż, no słuchajcie, jak będziecie na tej imprezie, to te konie na pewno sobie gdzieś tam podejdźcie. Może właśnie nie jakimś, nie wiem, grupą, ale tak na spokojnie. No wiesz co, no my tam będziemy przyprowadzać, no przychodzi ktoś, kto się zna i rozumie to zwierzę też, jego mowę, no i normalnie w kantarze, żeby pogłaskać, żeby sobie zdjęcie zrobić, żeby się powąchać, się po prostu zbliżyć, bo my to mamy w sobie, słuchaj, my byliśmy tak długo w przyrodzie, w naturze, w jaskiniach czy w jakichś chatach, wiesz, szczechą krytych i my za tym tęsknimy wszyscy ludzie. Ja to mam na co dzień, bo ja sobie takie życie zamarzyłem i ja sobie stworzyłem to, że ja mam naturę, mam tą wodę, mam ogniska, mam zwierzęta, wiesz, mam las, mam przyrodę cały czas praktycznie, jestem blisko i ja za tym nie tęsknię. Natomiast robiąc tą imprezę, no czuję ten brak, tak? I wiem, że to wszystko bardzo pomaga i to jest bardzo terapeutyczne i lecznicze i to jest taka jedyna medycyna, którą my robimy, bo jest teraz moda na medycyny, po prostu ludzie ćpają, wiesz. Jakieś tam grzyby zjadają różne rzeczy, palą różne rzeczy, czy jakieś inne wynalazki, nazywają to medycynami. No, medycyna też można by powiedzieć, że to jest po łacinie lekarstwo, tak? No, lekarstwa potrzebują ludzie chorzy. A my robimy imprezę dla zdrowych ludzi, którzy po prostu lubią się dobrze poczuć, wiesz. I dajemy im tę tęsknotę, której nie ma w mieście, czyli właśnie konia, wiesz, jeziorko, plażę, ognisko i normalną taką sytuację w przyrodzie i w słońcu, żeby się poczuć dobrze. Aha, no o, i taka jest moja tutaj intencja i to też jest jak najbardziej kompletne, no bo popatrz, robi się noc, robi się sytuacja yin, robi się wieczór, no to robimy ognisko, tak? Czyli dajemy ten yang, tak? To jest kompletne i tu jest cały czas ta metafizyka, cały czas ta przemiana trwa i ona jest. Mhm. Jeśli my no, mamy te... Zaznaczę, że ja akurat nie jestem przeciwna różnym grzybkom, wiem co, że ludzie tam palą, różne rzeczy biorą, natomiast zaznaczam, że nic nie jest złe, ale nie wszystko jest dla wszystkich. Tak, jeżeli na ktoś ma naturalnie... To nie są używki, wiesz, no słuchaj. Wejście właśnie w różne poziomy, to nie, ta ayahuasca na przykład, ona potrafi być niebezpieczna, jeśli jest to niewłaściwie zrobione, i nie, po prostu no nie jest to dla każdego. To nie o to tak, chodzi, tak. Żeby się tam naćpać i się pochorować, bo są tacy, że połkną wszystko, są tacy, tak? No po prostu, już słyszałam różne przypadki. Tylko chodzi o to, żeby to z głową używać, że to są rzeczy, tak jak alkohol, nie? Jest to po coś. Można przesadzić ze wszystkim. Ale fakt faktem, z naturą nie przesadzisz. No wiesz co, no z perspektywy mojej metafizyki chińskiej to okres dziewiąty, który właśnie się otworzył sukiem, no to jest też czas obłędu, który niestety ten obłęd i szaleństwo będzie dotyczył wielu, no i myślę, że elementem tego obłędu, też jakby podsycaniem tego obłędu i szaleństwa, no to jest ta moda na wszelkiego rodzaju odurzacze i substancje. Nieważne, czy one rosną w lesie, czy ktoś je zrobił w laboratorium, no tak jak mówię, no pramen i jakby moje życie i ta impreza jest trzeźwe. Ja i tak piję kawę, przed chwilą skończyłem, wiesz, i od rana i herbatę i cukier i te rzeczy, czyli nie jestem taki trzeźwy, tak? No bo cały czas jakieś substancje przyjmuję. I nie wyobrażam sobie, jak funkcjonują ludzie, którzy piją alkohol, czy robią jakieś inne rzeczy. U nas tego nie ma i my sobie tego nie życzymy. To jest impreza, gdzie stawiamy na trzeźwość. Że ona nie będzie. Nie, słuchaj, pieczarki będą w żurku. Takie historie to nie tutaj po prostu. Znaczy, wiesz co, ja na przykład teraz ja jestem ojcem, słuchaj, mężem, jestem ojcem, mężem. Jakby. Jesteś odpowiedzialny, rozumiem. Jestem też, zajmuję się metafizyką chińską i też jestem w pewnym sensie, nie lubię tak o sobie mówić, tak? Mhm. Ale przeszedłem inicjację szamańską dawno temu. Mhm. Są rzeczy i są substancje i rośliny i grzyby, które są nie dla wszystkich, a dla nielicznych i tylko w określonych sytuacjach. Piękna to jest rzeźwość.
Tak, właśnie mówię, że to nie jest dla każdego i na przykład wiele osób ma bardzo szybkie takie wejście w pewne pułapy śnienia. Ja to nazywam śnieniem, czyli wizję, channeling, i nie potrzebują, to wręcz może nadużyć. Te subtelne kanały, które mają udrożnione z natury, to może naruszyć. Trzeba wiedzieć ile i co. Ja jestem ciekawska z natury i ostatnio miałam przyjemność, że ktoś przyszedł i zrobił sobie olejek z muchomora. No i się pyta, czy chce trochę. Ja mówię, to daj spróbować, zobaczymy, co to za energia. Tylko, że ja tak mam, że jak tylko mi to kilka kropelek na język dostałam, to zaczęły mi od razu, wiesz, te ciarki chodzić i ja się z tą amanitą spotkałam. I mówiła, to bardzo sympatyczna energia, ale na takiej zasadzie, że to ileś tam było, bardzo ładny, czysty przekaz. Z szacunkiem, żeśmy się przywitali, przekaz był, pożegnali i tyle tego było. Więc jeżeli to są jakieś, nie wiem, właśnie kropelka czy coś, to myślę, że nikomu to nie zaszkodzi, ale jeżeli ktoś właśnie wiadrami coś, to no to może się to różnie skończyć, bo też ja widziałam takich, wiesz, w Amsterdamie, w Hadze, ja mieszkałam też 4 lata w Holandii, i tam te bary, wiesz, z Maryśką, one były na porządku dziennym. Ja wtedy praktykowałam, pamiętam, Reiki i szłam sobie ulicą. I w momencie, wiesz, kiedy wychodzono z takiego baru i ten człowiek był w stanie, powiedzmy, nieważkości, jeśli on mnie widział, to zdarzyło mi się, że ktoś na przykład krzyczał, czarownica, i uciekał. No bo no, coś tam widział, coś tam mu się wydawało i ci ludzie potrafili być po prostu niepoczytalni. Więc trzeba uważać, no bo tak, ciekawość tak, ale są granice pewnego rodzaju. Także fajnie, że tam jest trzeźwość u ciebie, jak mówisz, No a u tak, no bo to my dzieci wszyscy mamy, słuchaj. Tam mamy. jest zaplecze dla dzieci, potężny plac zabaw, są dziewczyny, takie wiesz, młode laseczki do dzieci, tam sześć chyba tych dziewczyn będzie. I to jest impreza też taka rodzinna, no jakby ja sobie tego nie wyobrażam jakby inaczej. Taka jest moja rola też, że ja jestem ojcem, słuchaj, nie jestem jakiś. Te laseczki to tak mnie coś tutaj tego, ale dobra. No fajne młode dziewczyny zgrabne. Jak sobie ktoś wejdzie na jakieś media, poszuka pramen, to zobaczy, no dziewczyny 20-letnie, no jak ja mam je nazywać? Damy? Nie wiem. Opiekunki dziecięce? No fajne, zgrabne laseczki, no. Piękne młode kobiety. Piękne młode dziewczyny, tak. Dobrze, tak to nazwijmy. Tak, Dobrze, także... że o tym wspominasz. Dobrze, że wspominasz o tym, że to jest też impreza dla dzieci, że można przyjechać rodzinnie. No tak, no przecież, no tak, że, a jakże inaczej, no tylko grupowo i rodzinnie, no ja jestem ojcem, mężem i w tym się realizuję i takich ludzi zapraszam jakby, to jest bardzo potrzebne, to jest jakby najważniejsze, przodkowie niczego od nas innego nie wymagali Mercedesów i dyplomów, tylko raczej, żebyśmy mieli rodziny, no, przynajmniej rodziny nas tu doniosły. No dobra. Wiesz co, ja tak sobie myślę, że może my się jeszcze umówimy, bo ciekawe tematy poruszasz. Ja bym jeszcze weszła głębiej w te rejony Feng Shui. Wiemy już, że będzie właśnie wybuchowy ten rok. O filozofii wody powiedziałeś więcej. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać nam? No chciałbym dodać jeszcze właśnie, zakończyć ten wątek rodziny. No cała metafizyka chińska wynika z wielkiej pustki, która się dzieli na dwa pała. Po rosyjsku to jest dobrze, dwa pała. Dwie połowy albo dwie, bo pał po rosyjsku to też jest płeć. Czyli połówka to także oznacza płeć. Czyli dwa pała, czyli yang i yin, tak? Dwie płcie, które bez siebie nie funkcjonują. Wielkie Tai Chi Tu, symbol, który wszyscy znają, kojarzą, prawda, Yin i Yang, to jest podstawowy symbol metafizyki chińskiej. I to są właśnie te dwa pała, te dwie połówki, które bez siebie nie istnieją, które się uzupełniają. Natomiast jeśli ktoś w tym siedzi już dłużej, to wie, że one się potem dzielą, czyli jakby ta tworzy się rodzina, prawda? I ta rodzina też, ten wzorzec był modelem chińskiej rodziny, dlatego jest tak dużo Chińczyków dzisiaj, odnieśli gigantyczny sukces demograficzny. No bo po prostu mieli taki wzorzec, no dążyli do takiego wzorca i to im wychodziło. Także no właśnie jest to impreza też rodzinna i też chciałbym, że ludzie, którzy przyjeżdżają, żeby sobie przyjeżdżali też jakoś to życie, wiesz, ustawiać, znaleźć partnera, partnerkę, się z kimś poznać, zakochać, tam się w wodzie pochlapać, wiesz,
Jak jest spotańczy się, człowiek się spoci, to się można obwąchać. W zapachu jest pełna informacja zawsze, czy nam ktoś pasuje, czy nie. Do tego zachęcam. Ale coś w tym jest. Jest rzeczywiście, że odbieramy wszystkimi zmysłami kogoś, z kim mamy do czynienia na różnych poziomach. Także dla jednego to będzie dotyk, dla drugiego właśnie, że jest takie czucie. I to nawet nie chodzi nawet o węch, ale jest pewnego rodzaju czucie. Jest też wizja od razu, że często się zdarza, że też mężczyzna z kobietą, jeśli się poznają i jeśli jest takie bardzo mocne przyciąganie, oni wiedzą, że będą w związku. No jest, tam gromy lecą, tak? No ja tak miałem, to wiem, jak to jest. Też tak miałeś? No proszę. Ja jestem w tym związku nadal, także. No to fantastycznie, bardzo się cieszę. No dobrze, słuchajcie, także zapraszam serdecznie na imprezę do Michała. Niech wam się darzy i niech wam się, i ja to zawsze mówię, wyślijcie intencje. Jak gdzieś jedziecie, to fajnie wysłać taką intencję w przestrzeń, że fajnie było gdyby. No ale jak uniwersum ma coś lepszego do zaoferowania, to czemu by nie? Już tutaj, Michał, dałeś właśnie takie ziarna, zasiałeś, co może się fajnego wydarzyć na takiej imprezie, więc życzę wszystkim bardzo udanych, przyjemnych dni i wieczorów, no i oczywiście nocy, bo to też będą nocki fajne. No i zapraszam też do linku. Wszystkie linki będą pod tym wideo. Ja zapraszam też i do sklepu internetowego, na moją stronę. Przypominam, żeby pisać na mojego e-maila, nie na Facebooka. Do Michała będzie kontakt tak, żeby się z tobą najlepiej skontaktować, jak preferujesz. Bo ja na przykład telefonu nie preferuję, bo wiadomo, co się robi. Dlatego e-mail podaję, ale Michał, kontakt my podamy do ciebie też pod... Tam na tej stronie będzie, prawda? Tam wszystkie informacje będą. Ja się śmieję, że jest najlepszy z telepatyczny. Dobrze, najlepiej telepatycznie, czyli wysyłam Michałowi sygnał. Oczywiście w internecie można mnie znaleźć, ja funkcjonuję pod swoim nazwiskiem, Łysek bardzo przydomkowy, po przodkach, moi przodkowie po linii męskiej mieli mnóstwo testosteronu, byli łysi, stąd to nazwisko. Też coś mam po nich, chyba ten testosteron, oprócz nazwiska. Także zapraszam do kontaktu, znajdziecie mnie łatwo, Michał Łysek. Zdrojowa TV to jest taki kanał, gdzie tam różne są ciekawostki. Tam jest wszystko. Groch z kapustą, także każdy się naje w zależności od tego, co lubi. Smaczki dla każdego. Oczywiście zapraszam na pramen. Impreza się uda, bo będzie piękna pogoda, a też postaram się moją szamańską naturą zrobić jak najlepiej tam dobrego, żeby się wszystkim podobało. No, jedna medytacja i pogodę macie, to na pewno. Bo w zeszłym to, roku tak było. W zeszłym roku tak było. Najprostsza rzecz, jeśli chodzi właśnie o medytację. Co medytujesz, to wychodzi słońce. Tak? Nie wiem, jak to się dzieje, ale tak się dzieje. W zeszłym roku mieliśmy kopułę rozłożoną i dosłownie 150 metrów dalej lało i to ulewnie, a my byliśmy w kopule, mieliśmy piękną pogodę. Choć prognozy były, wiesz, jak jest długi weekend w Polsce, albo majówka, albo jakieś święta, to prognozy są fatalne, no, po to, żeby ludzie nie planowali, tylko siedzieli w domu i klikali, kupowali przez internet, oglądali jakieś bzdury. Tak też działa element neurolingwistycznego programowania, że żeby ludzi trzymać, wiesz, w niewolnictwie, no to musisz utrzymać ich uwagę. To też prognozy zazwyczaj przed majówkami takimi są zawsze fatalne, a ostatnio to już widzę, że robią takie prognozy, gdzie piszą na przykład, że pochmurnie i ponuro. 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 Ponuro, prawda? Jakie... No jednak są te, my porozmawiamy sobie innym razem, ale o kodach słów porozmawiamy, bardzo ważny temat, bo tak nas programują i te programy trzeba ściągać codziennie. No to jest jak higiena osobista. Skoro wspomniałeś jeszcze nasze właśnie kanały, to zapraszam też i do komentarza, do subskrypcji, do zaznaczenia dzwoneczku, bo wiem, że nie dostajecie powiadomień na naszych kanałach, one też będą podane. No i co? Wypada tutaj zaprosić jeszcze raz do następnego razu wszystkich i mamy nadzieję od was usłyszeć. Dzięki, Michał, piękne i do następnego razu. Dziękuję serdecznie, dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich. Dzięki, Anna.